A gdy nastał wieczór, przystąpili do Jezusa uczniowie Jego i rzekli: miejsce to jest puste, a godzina już późna. Rozpuść więc ten lud, aby poszedł do wioski i kupił sobie żywności. A Jezus im rzekł: nie trzeba, żeby odchodzili, dajcie wy im jeść. Oni zaś odpowiedzieli: mamy tutaj tylko 5 chlebów i 2 ryby. A on rzekł: przynieście mi je tutaj. I rozkazał ludowi usiąść na trawie, wziąć 5 chlebów i 2 ryby. Wziął 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił, potem chlebek połamał i dawał uczniom, a uczniowie ludowi. Jedli wszyscy i byli nasyceni. A zebrali z pozostałych odrobin 12 pełnych koszów. A tych, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, oprócz kobiet i dzieci. Nic nie mieli, tak myśleli. Czasami myślisz sobie, że to, co posiadasz, to jest niewystarczające. Czasami wydaje ci się, że jesteś w sytuacji w życiu, że mimo, że jesteś nawróconym człowiekiem, mimo, że jesteś człowiekiem, który chodzi z Bogiem już długo, to, że ta sytuacja, w której jesteś, ona jest zbyt duża i zbyt ciężka, że masz za mało. Ale te pytanie Chrystusowe, co wy macie, ile wy macie, to jest pytanie retoryczne. Wiesz dlaczego? Bo On tym pytaniem pobudza ciebie tylko do tego, abyś wrócił swoimi myślami do miejsca, w którym jest twój wewnętrzny człowiek. Mnóstwo rzeczy może ciebie cisnąć. Mnóstwo rzeczy może do ciebie krzyczeć ze wszystkich stron, że masz za mało, aby to przejść, żeby zwyciężyć, żeby dać diabłu odpór, żeby odnieść sukces. Tak będzie przez cały czas do końca życia. Wiecie, jaka jest dobra nowina na dzień dzisiejszy? Taka, że nie będzie nam nigdy łatwo. Jest taka dobra nowina, to jest informacja, bardzo dobra informacja. Nie będzie łatwo. Nie, kiedy będziesz szerzył królestwo. Chyba, że nie będziesz szerzył królestwa, będzie ci łatwo. Ja w ogóle każdego zachęcam, mówię, nie szerz królestwa, będzie ci łatwiej. Będziesz normalnie żył sobie i pójdziesz do nieba później. Nie musisz przejść cały czas do przodu, nie musisz. Rozumiesz? Ale jeżeli zdecydowałeś się, że będziesz parł do przodu, to chcę, żebyś zrozumiał, że to, co posiadasz, jest wystarczające. Masz wszystko, co potrzeba do tego, aby iść i zwyciężać, i nie tylko zwyciężać, czyli nie upaść i nie polec, ale żeby zostawiać po sobie konkretne ślady życia. Masz wszystko. Oni mieli tylko te chleby i te ryby. A Jezus mówi: ale daj to mi tutaj. On zwraca ich uwagę na 2 fakty, na to, co oni mają i na to, że On jest między nimi. Duch Święty jest w tobie przez cały czas. Przez cały czas. Czy czujesz, czy nie czujesz, czy jest trudno, czy łatwo. Czy diabeł ciśnie, czy nie ciśnie, Duch Święty jest z tobą. Przez cały czas. I możliwości, które miałeś w największym momencie sukcesu swojego życia, masz je dzisiaj. Ludzie, my wykorzystaliśmy dopiero 10%. Kilka procent mocy. Kilka procent mocy. Jest pełna możliwość do tego, abyś zwyciężał i aby się rozwijał i żeby zostawiał ślad. Nie patrz na brak. Zwrócenie swoich oczu na braki powoduje, że przychodzi diabeł, tak? I z tych braków ukręca konkretną rzecz w twoim życiu. I za chwileczkę ty się dowiadujesz ze swojej głowy, że nie masz jeszcze tego, a jeszcze tego ci brakuje, a jeszcze tego, a jakbyś miał tamto, to by było dobrze. A co to są w ogóle za teksty? Jakby było inaczej, to by było lepiej. Jest tu i teraz! Wszystko inne to jest fikcja i mrzonka. Tu i teraz. Bóg, ty i twoje osobiste demony. To jest tu i teraz. Bo Boże mówi: patrzcie na to, co oczywiste. Kiedy będziesz się uwielbiał Boga, tak? To rozpocznij wszystkimi demonami. Weź wszystkie moje demony pod nogi. Wszystkie moje prywatne demony pod nogi. Pod moje nogi. Jak już do mnie przyszłyście, to teraz leżeć. Zrób tą rzecz. Kiedy będziesz uwielbiał Boga, zrozum, że to, co posiadasz,
jest absolutnie wystarczające, abyś złamał nie tylko moc ciemności, ale zostawił ślad życia. Jesteś wybrany, jesteś posłany, jesteś namaszczony. Mądrość z nieba jest do twojej dyspozycji. Nie ma czegoś takiego, co może cię zatrzymać dziś. 5 chlebów i 2 ryby i nakarmienie 1000 ludzi przez to, że podniósł oczy do nieba i uwolnił słowo nad tym, co było. Bóg dziś uwalnia słowo nad tym, co masz, nie nad tym, co mieć możesz. Nie proś go dzisiaj, Panie, jeszcze potrzebuję. Powiedz: Jezus, mam wszystko, co jest mi potrzebne. I z tego, co mam, ukręcę patna diabła. Z tego, co mam, Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to, że Ty radałeś wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pomożności. Że nie ma takiej sytuacji, która by nas przerazła.
Yeah.
Jezus mój Bóg, wyższa tylko Ciebie. Jezus mój Bóg, na ziemi, na niebie. Jezus mój Bóg, wyższa tylko Ciebie. Tylko Ciebie, sobie szuka karama masy. Jezus mój Bóg, wyższa tylko Ciebie. Jezus mój Bóg, na ziemi.
Jezus zbawicie.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ja jestem pewny, że idę do nieba.
Jestem pewny, mimo że zamordowałem kiedyś człowieka, robiłem wiele złych rzeczy, ale uwierzyłem, że Jezus umarł zamiast mnie. Uwierzyłem w tą miłość, która jest w Chrystusie Jezusie. Idę do nieba dzisiaj. Nie boję się śmierci. Jeżeli masz jeszcze lęk przed śmiercią, boisz się, że jak umrzesz, to pójdziesz do piekła, albo nie wiesz, gdzie pójdziesz. Wyjdź, a oddaj mu swoje życie teraz. Mówię też do każdej osoby, która mnie ogląda. Pewność twojego pójścia do nieba jest twoim zabezpieczeniem. Wiara jest pewnością. Tylko przez wiarę dotykasz łaski Boga, czyli tej niezasłużonej przychylności. Człowiek zasłużył na to, żeby go zutylizować. Na to zasłużył człowiek. Zasłużył na to sobie. Czasami słyszałem od ludzi takie teksty, nie zasłużyłem sobie na to, jakie wspaniałe rzeczy zrobił mi Bóg. Nie zasłużyłem sobie. Tak, nie zasłużyłeś sobie. Zasłużyłeś sobie na piekło. Na to sobie zasłużyłeś. Każdy człowiek sobie zasłużył na piekło. Ale w Chrystusie Jezusie jest łaska. Jeżeli nie doświadczyłeś tego jeszcze, przyjdź teraz do mnie, pomodlę się z tobą. Kto jeszcze? Kto jeszcze potrzebuje Jezusa? Każdy, kto potrzebuje Jezusa. Każdy, kto potrzebuje Jezusa. Jeżeli oglądasz nas teraz, potrzebujesz Jezusa, to módl się razem ze mną i z tymi ludźmi. Powiedzcie: Boże Ojcze, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za wszystkie moje grzechy. Już nie masz do mnie żalu. Kochasz mnie, Ojcze. Wierzę, że Jezus Chrystus wstał z martwych w ciele. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Duchu Święty, zapraszam Cię teraz. Przyjdź do mnie, zamieszkaj we mnie. Amen. Duchu Święty, wypełniaj swoją mocnością i mocą. W imieniu Jezusa, w autorytecie Kościoła, ustanawiam absolutną wolność od życia pod autorytetem diabła, świata i ciała. W imieniu Jezusa ogłaszamy, że ich grzechy zostały przebaczone, że już nigdy nie pójdą do piekła. W imieniu Jezusa ogłaszamy, że są obywatelami nieba. Diable, zabieraj swoje łapy teraz od nich. Przez imię Jezus. Oddajcie Bogu chwałę za tych ludzi. Jeżeli potrzebujesz uzdrowienia, pobierz w ciele, nieważne co ci jest, nie ma najmniejszego znaczenia, chodź tutaj, ustaj z prawej strony. Każda osoba, która potrzebuje uzdrowienia fizycznego, jakakolwiek choroba, cokolwiek, przyjdź, zostaniesz uzdrowiony teraz. Nie jutro, nie za tydzień, ale teraz. Boża moc wypełni cię, zostaniesz uzdrowiony. Uzdrowienie jest z krzyża. Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty rozchorował się wszystkimi chorobami i wszystkimi niemocami wszechświata. Poprzednimi, teraźniejszymi i przyszłymi. Jeżeli chorujesz, chodź tutaj, zostaniesz uzdrowiony. Jeżeli teraz nas oglądasz i potrzebujesz uzdrowienia, to w bardzo prosty sposób uwolnij swoją wiarę w to, co teraz mówię. Ojcze, ja w imieniu Jezusa przebieram każdą chorobę i każdą niemoc na ludziach. Nakazuję, aby wszelkie bóle, wszelkie choroby i niemocy odchodziły od ciała. W imieniu Jezusa ja przez Jego rany i sińce uzdrawiam teraz każde ciało człowieka, który stoi w wierze w moje słowa. W imieniu Jezusa. Ojcze, niech im się dzieje według ich wiary przez moc imienia Jezus. Teraz. Thank you.
dla tej miłości wszystko, cokolwiek w życiu prosisz, stając w miejsce Jezusa, czyli wierząc w to, że On jest Twoim wstawiennikiem. Wierząc w to, że w Nim wszystkie obietnice Boże mają swoje tak. Gdy prosisz, otrzymujesz. Gdy ustanawiasz, to się rzecz realizuje w Twoim życiu. Przez tą miłość właśnie, przez to jest uwielbiony Ojciec. Jak powiedział Jezus, zanim odszedł do nieba. Przynieś Mu teraz swoje prośby. Nie na zasadach takich, Panie, błagam, ale na zasadach takich, jak mówi krzyż. Panie, wierzę w Twoją obietnicę. Przypomnij Mu. Przypomnij Mu, co On powiedział. On kiedyś na przykład powiedział: oczywiście nie będzie ubogiego wśród Was. Oczywiście. On powiedział, że młodość Twoja będzie się odnawiać jak orła. Czy Ty wiesz, co to znaczy? To znaczy, że chrześcijanin, czym starszy, tym może być sprawniejszy. Mam 46 lat i nigdy nie byłem w takiej kondycji fizycznej jak teraz. Nigdy. Od urodzenia mojego. On tak powiedział. On powiedział, że nie czyni nic, jeśli nie objawi tego najpierw swoim długim prorokom, a więc masz prawo wglądu w jego serce. A więc teraz stań na obietnicach Bożych, które w Chrystusie Jezusie wszystkie mają swoje tak. I zacznij wierzyć. Powiedz: Panie, wierzę w to, w to, w to, w to i tamto. I ustanawiam te rzeczy do mojego życia. A Tobie, diable, nakazuję Ci, usuń się teraz z tych sfer. Módl się. Hama, rana, danidere, praise. Ojcze, Ty słyszysz głos wiary. Ty słyszysz głos wiary Twoich ludzi. Ty słyszysz, Ojcze. Uwielbiam Cię, Boże. Hama, rana, rana, da, sire, re, re, re. Niech Ci się stanie tak, jak chcesz. Chabatoko, rarada, sewerera, sewerera. Wierzysz, więc masz. Szabata, rarada, kororo, rarada, sewerera. Wierzysz, więc masz. Możesz dziękować za to, chociaż tego jeszcze nie widzisz. Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Nie trzeba widzieć, żeby uznać, że coś się ma. Makatoro, trzeba widzieć, trzeba wierzyć, że teraz Słowo Boże mówi, że w wierze chodzisz, nie poglądają. Szamanerze, kiedy Ty wierzysz, to potem to się manifestuje w realu. A więc mów tak, jak wierzysz, a nie tak, jak widzisz. Tak, jak wierzysz, a nie tak, jak widzisz. Mów tak, jak wierzysz, bo nie teraz tak, jak wierzysz, mimo że nie widzisz. Święty Duchu wiary!
Wierzę. Wierzę. Bierze się Bożą prawdę i uznaje się to za prawdę do swojego życia. Nieważne, jak to jest dziwne, albo jak to jest niewygodne. Nieważne, jak wiele jest głosów z twojego umysłu, emocji, czy też z zewnątrz, że nie jesteś w stanie tak żyć i tak funkcjonować. Jak ja tutaj przychodzi, mówię, przecież cię na to nie stać. Ja mówię, to nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ większy jest ten, który jest we mnie. Większy jest ten. Nie boję się zmian. Chociaż mnie nie stać na te zmiany. Nie stać mnie na to.